Czyżby wielki powrót do serii remisów zespołu z Radomia? No bo dziś mieliśmy drugi taki z rzędu tego zespołu, natomiast wydaje mi się, że o serii tutaj mowy raczej nie może być. Bo to Ekstraklasa, no. Tu się zmienia wszystko praktycznie co kolejkę. RKS Radomiak Radom zremisował na własnym obiekcie ze Stalą Mielec 1-1. I tak ogólnie rzecz ujmując, to spotkanie myślę, że nie przejdzie do historii futbolu. Bo jednak mieliśmy dzisiaj sporo gry w środku pola, sporo niedokładności i przede wszystkim bardzo dużo strzałów niecelnych z obu stron. Ale koniec końców chyba całkiem przyjemnie spędziłem to popołudnie z tym starciem. Przynajmniej tak mi się wydaje, albo sobie to wmawiam. Bramkę w tym meczu dla Stali Mielec zaraz przed przerwą trafił Oskar Zawada, natomiast golem wyrównującym dla Radomian popisał się oczywiście doktor habilitowany w wykonywaniu jedenastek Karol Angielski. Samo trafienie oczywiście padło z dość zabawnego rzutu karnego, a w sumie rzut karny nie był zabawny, a okoliczności, w jakim został on podyktowany. Bo ten faul Primela na Karolu był naprawdę przezabawny. Jeśli ktoś z was tego nie widział, to zapraszam do skrótu, czy nie wiem, do powtórki meczu. Bo złapał po prostu Angielskiego od tyłu i powalił na ziemię niczym zapaśnik. Nie wiem do końca, o co chodziło Damianowi Primelowi w tej sytuacji, ale jestem chętny, żeby wysłuchać wyjaśnień. Myślę przy okazji, że ten remis jest dzisiaj jak najbardziej zasłużonym rezultatem, bo oba zespoły oddały podobną liczbę strzałów na bramkę oraz podobną liczbę strzałów niecelnych, która dzisiaj była naprawdę no, bardzo duża. Jeśli chodzi o Beniaminka, to najlepsze sytuacje stwarzał on sobie zaraz po wyrównaniu, bo dopiero wtedy Radomiak dostał jakiegoś napędu do gry. I dopiero od tamtego momentu na zespół RKS-u miło się patrzyło, mimo że jego rywal był naprawdę głęboko cofnięty w defensywę. Najlepsze sytuacje gospodarzy to były chyba strzały na Cimento, Angielskiego czy Radeckiego. A tak to raczej mecz przeciętny i tak jak mówiłem na początku tego filmu, do zapomnienia. A Mielczanie grali dzisiaj w mojej ocenie najlepiej w pierwszej odsłonie. Fajna bramka w niej Oskara Zawady, ale poza tym strzał z główki Czorbadżijskiego, czy uderzenie z dystansu Matrasa. W drugiej też było kilka groźnych sytuacji, jak chociażby setka sitka, ale tak to też głównie strzały no niecelne. Dobre zawody przy okazji Tomasiewicza czy Flisa, bo obaj bardzo fajnie dogrywali piłeczki i chyba najlepiej kreowali, jeśli chodzi o zespół gości. A Flis ponadto notował w tym spotkaniu jeszcze całkiem dobre odbiór. Ale najzabawniej to zagrał dzisiaj chyba, tak jak mówiłem, Damian Primel w bramce, który no tą interwencją po prostu skradł w moje serce. A nawet poza tym faulem i stracie bramki z rzutu karnego notował kilka naprawdę niepewnych interwencji. Więc porównując ten jego dzisiejszy występ z ostatnim w Częstochowie, no to dzisiaj zagrał znacznie gorzej. Chociaż może nie gorzej, ale znacznie niepewniej. Po tym spotkaniu Radomianie są na 5. miejscu w tabeli i mają 41 punktów, a Stal Mielec jest 9. i ma 33 oczka na koncie. I ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 000 subskrybentów. Zapraszam również na Facebooka Tradaj, gdzie publikuję inne treści związane z polską piłką nożną, publikuję zdjęcia i ogólnie jest tam fajnie. I zapraszam was do spokojnego spędzenia tej niedzieli z Ekstraklasą wam życzę, bo teraz będziemy mieli niedługo przerwę reprezentacyjną i trochę większą absencję od futbolu, no szkoda. No ale tak czy siak, do zobaczenia.